No i wreszcie dzisiaj obiecane lamy, lambady, lambdy. Lambda definiuje pewną funkcjonalność, czyli działanie i działa wprost w miejscu jej użycia. Jest taką funkcją anonimową, bo nie posiada konieczności podawania nazwy. Każde wyrażenie lambda ma swój unikatowy typ. Jest to anonimowy obiekt funkcyjny, czyli funktor. Chodzi o to, że mogę sobie stworzyć zmienną, taki obiekt, takiego typu jakiego jest moja lambda i przypisać do niego tę lambdę. Taki obiekt to właśnie funktor. I tu uwaga, deklarowanie obiektów tego typu wymaga słowa auto, co też za chwilę zobaczycie. No i po kolei przyjrzyjmy się, jak takie lampy tworzyć, jak to wygląda i jak to działa. Definicja lambdy zaczyna się od takich nawiasów kwadratowych, w tym wypadku nic w sobie nie zawierają, nawias kwadratowy otwarty, zamknięty, a potem w nawiasach klamrowych, czyli tym bloku, gdzie definiuje tę funkcjonalność, a no właśnie ją definiuje, w tym wypadku sobie robi jakiś out i teraz od razu tę funkcjonalność wywołuje, Wiemy, że operator nawiasów, który na przykład jest zawsze za jakąś nazwą, to jest wywoływanie funkcji, czyli jakiś tam, na przykład jak miał coś takiego, nie? f i dwa nawiasy, to wiemy, że tak wygląda wywołanie funkcji. I tutaj właśnie też coś wywołujemy, ale zwróćcie uwagę, nie mam nazwy, tylko mam całą tę funkcjonalność tutaj, czy tak jakby te ciało funkcji, które wywołałem, coś, co nie ma nazwy. Ale kojarzy się bardzo mocno i ewidentnie z funkcją. Przypomina składnią funkcję, tylko że zamiast nazwy jest to całe ciało, ta cała definicja. I tutaj y, od razu powinien wykonać się, co? Ciało. Zobaczmy. Skompilujmy sobie te, tę linijkę. Uruchomimy ją i popatrzcie. Wykonujemy w miejscu działania tę lambdę. I po prostu jestem prymitywnie prostą lambdą, czyli jawie i tak dalej. Jest nasz Siout, wykonał się. Oczywiście w tym wypadku takie użycie lambda jest bez sensu, bo sam Siout by zrobił dokładnie to samo. Ale tutaj chcemy poznać, jak to zapisać. Co mamy dalej? Zobaczcie. Teraz właśnie stworzymy sobie funktor. Mamy tutaj lambdę. Jeden taki obiekt sobie nazwałem Lambda 1, i on ma typ auto. Dlaczego auto? Musimy tu korzystać z auto, bo jak już mówiłem, każda lambda ma swój jakiś taki unikatowy typ, więc w sumie no, weź tu zgadnij co to. Auto robi robotę. Zresztą te auto to jest w ogóle ciekawe, bo C jest językiem typowanym, a nieinterpretowalnym. Czyli wszystko musi mieć swój typ. A auto jest w zasadzie takim ukłonem w stronę języków, gdzie nie muszę nic typować. No bo wpisanie słowa auto sprawia, że w sumie to ja tak. Nie do końca muszę się orientować, co to za typ. Auto. Zrób coś. Jaki typ? No to no, auto, nieważne. Takie próba odtworzenia czegoś, co nie wymaga w sumie podawania typu, w języku, który jest typowany i musi wszystko mieć typ, ale to nieistotne. Mamy więc tutaj auto lambda 1, i co tutaj robimy? Ano, przypisujemy do właśnie tego obiektu lambda 1 całą jakąś tam lambdę. No i tu znowu mamy lambdę nawiasy kwadratowe i teraz w bloku tekstu zwróćcie uwagę tutaj już nie wywołuję tej lambdy. Nie ma tutaj takiego wywołania. Mam samą tylko tę definicję lambdy, czyli nie ma tego czynnika o tutaj, tak? I tutaj znowu jest tylko jakiś cout w tej lambdzie. No i odpalmy to. Zobaczcie, że teraz nic się nie wyświetli, ponieważ nie wywołałem tej lambdy, nie zadziałała w miejscu utworzenia, ale stworzyłem obiekt funkcyjny, który się Powiązał z tą lambdą, i teraz wywołam ten obiekt. Zobaczcie, teraz wywołam lambda 1, jak gdyby był funkcją. O! I mamy, jestem kolejną lambdą, ale zapisaną do zmiennej do tego obiektu. I tutaj wywołanie teraz tego obiektu, tak jak byłby funkcją, działa, no bo w pewnym sensie jest już funkcją. Na tym to polega. A teraz ciekawa mechanika. Wciągniemy sobie coś do lambdy, to znaczy wciągniemy zmienną, która nie jest w lambdzie, bo lambda ma swoją własną przestrzeń, ale wciągniemy ją do lambdy tak, żeby lambda widziała tę zmienną, która jest globalna dla lambdy, czyli jest w przestrzeni wyższej. Zobaczcie, tutaj mam jakiegoś inta o nazwie wciągnie i ten int ma jedynkę, a teraz tworzę sobie lambdę, od razu ją wywołuję. Widzimy to tutaj. I w tych nawiasach kwadratowych wymieniłem nazwę tej zmiennej wciągnie. I teraz wewnątrz naszej lambdy używam sobie tej zmiennej wciągnie. Normalnie bym nie mógł. Odpalam. I zobaczcie, wciągnąłem wartość 1. Tak? Jest taki mechanizm wciągania czegoś do lambdy. Oczywiście sama tutaj wartość tej lambdy, tej ten wciągnie, tej zmiennej nie, nie ulega zmianie, dalej jest jedynką. No to teraz wciągniemy sobie te wciągnie ale właśnie tutaj jako referencję z takim operatorkiem, który już znamy i tutaj zmodyfikujemy go wewnątrz lambdy. Wywołaliśmy od razu tę lambdę, zatem wciągnąłem i zmieniłem wartość. Wciągnę, tu już jest na 2 i teraz gdy wyświetlę tę wartość już tak poza lambdą, widzimy, że rzeczywiście jest dwójką, uległa zmianie. Co ciekawe, do lambd mogę normalnie przekazywać argumenty i lambdy mogą też zwracać wartości. Mówiłem wcześniej, że to jest tak, jakby funkcja, tylko że anonimowa, nie ma nazwy, ale wszystkie cechy funkcji posiada. Zatem tutaj mamy taki oto trik. Wciągamy sobie zmienną, wciągnię, Równie dobrze mógłbym też ją przekazać jako argument. No ale wtedy musiałbym to wywoływać trochę inaczej. No, tutaj, tutaj nie mogę podać wprost argumentu, bo tutaj tylko definiję argumenty, jakie będą podawane do lambdy, a wciągnięcie takiego, takiej zmiennej bezpośrednio, o właśnie tu się wykonało. Wciągnie jest znowu wciągane. I teraz definiuję sobie taką lambdę, gdzie będę oczekiwał na dwa argumenty, liczbę całkowitą i jakąś tam liczbę typu double, jeszcze stałą. I tu mamy auto lambda2, czyli będziemy mieli funktor. I teraz samo to, nic nie, nie dokona jeszcze niczego, bo tutaj mam tylko definicję, ale teraz, zobaczcie, wywołam sobie ten funktor, ten obiekt funkcyjny lambda2 z argumentami 2, 3 i... No i z wciągniętym wciągnie. I co tu się dzieje? Wciąg mnie bodajże było dwójką, zatem tu się wykona taka operacja. 2 plus 2, bo wciąg mnie. I to pomnożymy przez B, czyli w tym wypadku przez 3,5. Tutaj była ta y, lambda z argumentami. No i wynik 44. Nie, czekaj, ja 14. O, 44, jak symbolicznie i mistycznie. Y, w każdym razie działa, możecie sobie tam wymnażać. Możecie też spotkać się z takim dziwnym zapisem. Jest to zapis, który wymusza jawnie, co lambda ma zwrócić. Mamy kolejny obiekt funkcyjny, lambda 3, i definiujemy w ten sposób naszą lambdę. Wciągnie, znowu sobie wciągniemy. Mamy tu a, mamy b, tak jak wcześniej, ale zwróćcie uwagę. Po nawiasach zwykłych, w których mam listę argumentów, występuje taka strzałka, taka, jak normalnie byśmy mieli przy klasach, tak? I potem jest typ podany. To znaczy, że wymuszę na mojej lambdzie, by zawsze taki typ zwracała. Takie jawne pokazanie, co zwróci moja lambda. Tutaj mam jakieś obliczenia identyczne jak wcześniej, ale tu sobie rzutuję na ten long int, wymuszam konwersję tych liczb, które tu były na long int. Prawdopodobnie będzie tu jakaś redukcja, bo B jest double, więc żeby został zwrócony wynik całkowity, będę musiał jakiejś tutaj redukcji dokonać, ale nie ma problemu, dokonamy. Proszę bardzo, jedziemy. Zatem odpalamy tutaj to, i teraz wyświetlamy wynik działania lambda 3 z podanymi argumentami, ale już będzie obcięty. Normalnie byłoby to 12,4 czy jakoś tak, a my tutaj będziemy mieli 12, dlatego że te końcówki są po prostu obcięte. Jawnie wymuszony typ zwracany przez lambdę. Kiedy chciałbym wciągnąć więcej niż jedną zmienną, Powiedzmy nie wciąg mnie, ale jakieś i var1, var2, a może i więcej, to zamiast wszystkie wymieniać, wystarczy, że w nawiasach kwadratowych tej lambdy, którą definiujemy, podamy znak równa się i wtedy te zmienne z przestrzeni, w której znajduje się sama lambda, również będą widoczne wewnątrz lambdy i tu właśnie od razu wywołałem, zobaczcie, mamy tutaj i var1 i wciągnie, mnie i var2 i co by tam jeszcze nie było, będzie już wewnątrz lambdy. A troszeczkę niżej Słowo kluczowe mutable. Też taka ciekawa mechanika może się przydać. Tutaj wciągamy sobie jakąś zmienną. Normalnie, kiedy wciągamy ją bez referencji, nie da się jej w ogóle modyfikować. Tutaj wciągamy ją, ale nie przez referencję, która pozwoliłaby nam modyfikować, ale równocześnie zmieniałaby tę wartość. A tutaj robimy takie mutable. Mutable sprawia, że to co wciągnąłem Mogę modyfikować, ale zmodyfikuję tylko wewnątrz lambdy. Taka jakby chwilowa referencja, coś takiego, bo kiedy już to wywołam, zobaczcie, o, wywołamy var1, wewnątrz var1 zmieniło się i stało się dwójką, co możecie sobie prześledzić, ale tak naprawdę to var1 na zewnątrz nie zmieniło się, czyli to nie była referencja. Ale mogłem to modyfikować wewnątrz lambdy, czego normalnie. Nie mógłbym robić bez referencji, ale referencja no, też zmieniałaby tę oryginalną wartość, a tutaj nie zmieniłem jej, a jednak wewnątrz mogłem modyfikować. MuTable. MuTable właśnie pozwala coś takiego zrobić. No a teraz pokażę Wam takie ciekawe wykorzystanie funktorów w trochę inny sposób. Zobaczcie, stworzyłem sobie klasę funktory, bardzo prostą, wszystko w sekcji publicznej, aby mieć dostęp do tego, i w tejże klasie, zobaczcie, zdefiniowałem operator operator wywołania. Czyli te dwa nawiasy, tak jakbym miał do czynienia z funkcją. Co to oznacza? Że obiekt tej klasy funktory, który sobie powołałem do życia, będzie mógł być wywoływany tak, jak gdyby był funkcją, no czyli właśnie będzie funktorem. I co ciekawe, ten obiekt będzie mógł zachowywać swoje jakieś własne pola, jakieś takie stany tego funktora. Zatem bardzo ciekawa mechanika. Zobaczcie, jak to w działaniu mogłoby się objawić. Otóż, Tworzę sobie tutaj dwa obiekty tej klasy i już mogę o nich myśleć jako o funktorach, właśnie, czyli takich obiektach, które są zwykłymi obiektami jakiejś klasy, ale mają możliwość wywołania ich tak, jak gdyby były funkcją, co zobaczymy już w tych linijkach troszeczkę niżej. Zobaczcie tutaj moje funktory dla ich pól, pole i pole. Wpisałem dwie różne wa wartości. Celowo te funktory też tak ponazywałem, żeby się kojarzyło. I zwróćcie uwagę, funktor 2. Odpalam go na dwudziestce, czyli mogę go odpalić tak, jak byłby funkcją, a moja, moja klasa funktory w operatorze tym wywoływania ma właśnie argument int a i tam zwraca a razy swoją wartość pola, czyli w tym wypadku, funktor 2 jest obiektem funkcyjnym i dla argumentu 20 zwróci coś innego niż. Ten sam funktor teoretycznie wywołujący tę samą funkcję, ten sam operator wywołania tam z wnętrza klasy, ale zwróci inny wynik. To jest coś, czego funkcje nie mają, bo funkcja, którą wywołuję dla tego samego argumentu, zawsze zwróci mi ten sam wynik, no chyba że w ciele funkcji są jakieś randomy. Ale tak generalnie jest taka zasada, że tak będzie. Tymczasem tutaj funktor, który dla mnie zachowuje się zupełnie jak funkcja i tak mogę o nim myśleć, Równocześnie ma w sobie jakieś takie własne stany, tutaj te pola, które mogą odróżniać od innych tego typu funkcji, które teoretycznie robią coś bardzo podobnego. I to jest bardzo ciekawa mechanika. Można to wykorzystać w tworzeniu właśnie jakichś takich bardzo specjalizowanych funktorów własności. Bardzo często można się spotkać z tym, że tworzymy obiekt jakiejś klasy, i właśnie da się go wywołać jako funkcję jako funktor. W ramach pewnego podsumowania przeczytajcie sobie ten komentarz i jeszcze raz tu napisałem, co płynie pozytywnego z istnienia tych chociażby funktorów, czy ogólnie lampy funktorów. A tutaj zobaczcie, myśmy się już spotkali z takimi funktorami. Istnieją pewne predefiniowane funktory w C. Ja tu kilka przykładowych wypisałem i które używaliśmy chociażby do posortowania zbioru. Les czy Griter już żeśmy to widzieli. Zatem. Popatrzmy na te funktory już wbudowane. Zobaczmy jeszcze raz na pewne rzeczy, które już robiliśmy w przypadku algorytmów czy niektórych funkcji. Ale teraz, z trochę taką głębszą wiedzą na temat tego, z czym mamy do czynienia, przyjrzyjmy się tutaj tym kilku przykładom, kiedy takie funktory czy lambdy będziemy mogli wykorzystać. Przykład pierwszy. Mamy kolejeczkę o dwóch końcach. Tak właśnie wygląda. I teraz. Wykorzystujemy algorytm transform, czyli zmutujemy, zmodyfikujemy elementy. Najpierw podajemy źródło elementów, które będziemy modyfikowali, a potem cel, gdzie one mają trafić. To jest tutaj ten y, parametr trzeci. I w to miejsce mają trafić stąd pobrane dane, ale właśnie zmodyfikowane. A czym będą modyfikowane? No, właśnie tu jest argumentem funktor, który mówi to, co tu jest. To, co tutaj wpisałeś, to będzie to narzędzie mutujące tę zawartość, i po przepuszczeniu tej zawartości przez ten funktor, będziemy wynik tutaj do tej, znowuż, pamięci wstawiać. Widzimy, że to jest dokładnie ta sama, ten sam kontener. Zatem, co będzie, jak odpalimy transform i wyświetlimy? A no, właśnie ten predefiniowany funktor negacji po prostu tutaj zmienia znak. W Kolejnym przykładzie wykorzystam dwa kontenery. Też jest tu algorytm transform, ale troszeczkę inny skład ma tu parametrów. I wykorzystamy sobie lambdę bezpośrednio. Nie będziemy tworzyć do niej funktora, po prostu podamy tę lambdę. I zobaczcie. Mamy tu wektor. Do wektora wkładamy dokładnie to samo, co było przed chwilą w deku, czyli tam minus 1, minus 2 i tak dalej. A teraz zmodyfikujemy sobie ten kontener oder i tu weźmiemy tak weźmiemy dane z tego kontenera order, ok, który ma dokładnie to samo co ta lista o dwóch końcach. Następnie będę wkładał to wszystko dokładnie w ten sam kontener oder, ale będę używał nie predefiniowanego funktora ale swojej własnej lambdy która tutaj nie wywołana jest właśnie takim obiektem funkcyjnym. To jest właśnie wtedy tylko funktor. Tak, bo to jest jakby sama definicja. Nie wywołuję tutaj tego, nie ma tutaj nawiasów, jest to tylko sama definicja, taka podana wprost. I to będzie służyło jako argument, jako mechanika, która te argumenty stąd, czyli te kolejne dane z kontenera Oder, będzie przepuszczać właśnie przez tę naszą funkcję anonimową. Tu będą trafiały argumenty tej mojej funkcji, będzie, będą reprezentowane wewnątrz tej lambdy jako właśnie i i do każdego elementu będzie dodawane 0 albo 1. No to jedziemy. Wykonajmy ten transform, i wyświetlmy. No i zobaczmy, że niektóre elementy losowo są troszeczkę inne. Tu była minus piątka, a ja tutaj zmieniłem na minus czwórkę, tu z minus 13 zrobiła się minus 12, a pozostałe trafiły na zero. Więc dwa elementy się lekko zmieniły. No i teraz trzeci transform. Znowu wykorzystamy taki predefiniowany funktor mnożenie. Tutaj jest ten funktor, ale tym razem trochę inaczej użyjemy funkcji transform. Otóż Dwa pierwsze argumenty to jest moje źródło, czyli będę brał sobie teraz elementy z tej podwójnej kolejki. O tutaj mieliśmy elementy tej kolejki. To są te minus 1, minus 2, minus 3, minus 5, ta pierwsza tutaj linijka z ujemnymi liczbami. Teraz biorę drugie źródło, wystarczy już tylko podać początek, bo tu założenie jest takie, że będą brane kolejne elementy z drugiego źródła i że przynajmniej jest ich tyle, co w tym pierwszym. A tu będą lądować. Czyli tutaj mam, gdzie będziemy wynik mojej transformacji wstawiać. Widzimy więc, że tu będziemy coś łączyć z dwóch źródeł. Pierwsze źródło kolejka o dwóch końcach dq, drugie mój lekko zmutowany wektor, Oder, a w wyniku pewnej mutacji ta mutacja będzie mnożeniem kolejnych elementów. Właśnie tutaj mam funktor, który będzie mówił, co z tymi elementami robić. Wynik będę wkładał do z powrotem do deku, do tej kolejki o dwóch końcach, i jak już sobie wykonam tę transformację i wyświetlę, to zobaczcie: minus 1 razy minus 1 to jest 1, minus 2 razy minus 2, 4 i tak dalej, ale tu minus 5 i minus 4 to jest 20. Mnożyłem kolejne elementy, ale z dwóch kontenerów, i wynik wkładałem do kontenera, który jest tutaj argumentem czwartym. A ściślej jest to iterator na ten element początkowy tutaj wynik został ponownie włożony w efekcie nadpisałem wartości tego mojego DQ. I teraz też ciekawa sprawa. Taka specjalna funkcja bind. Bind jest specjalną funkcją, która będzie wiązać wywołania, predefiniowane obiekty funkcyjne będą łączone z jakimiś wartościami i wynikiem działania tego bind jest też funktor. Zobaczcie w praktyce jak to wygląda, bo samo takie wypowiedzenie teorii to czasami może więcej namieszać w głowie niż, niż wyjaśnić, skoro niemal każde słowo w definicji jest same wymagające jakiejś definicji, więc to wszystko gdzieś tam musimy sobie pobudować w głowie, ale pal 6. Popatrzcie jak działa, a przez przykład być może zatrybimy szybko. Mamy tutaj zbiór, jakąś kolekcję, call one, o takie tam zwykłe mm, cyfry. Jedziemy. Tworzymy też sobie kolejkę o dwóch końcach. Na razie nic w niej nie ma, taka po prostu potencjalna kolejka, ale widzimy, że też będzie składała się z intów. A nasz zbiór set, tak przy okazji, w porządku, właśnie tutaj funktorem określiłem, jaki ma być porządek. Wiemy już z lekcji o zbiorach, co tutaj się dzieje, jaki ma być ten porządek sortujący. No i jedziemy. Wyświetlmy sobie ten kol 1. Mamy tutaj od dziewiątki do jedynki. Taki porządek sortujący ustaliliśmy. Col 2 na razie jest puste i teraz sobie właśnie tutaj do Call 2 za pomocą iteratora wstecznego włożymy pewne elementy, które pobierzemy z call 1. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie temu transform, tym bardziej, że nie dość, że pojawia się tu nasza funkcja bind, to jeszcze jest jakiś taki placeholder z dziwny. Coś tu takiego się pojawiło bardzo dziwnego. Warto poznać tę mechanikę, na spokojnie ją wytłumaczę. Zobaczcie. Najpierw w Transform podajemy źródło. Źródłem będą elementy z kolekcji pierwszej. Tu będzie trafiać wynik. Wynik będzie, kolekcja, będzie w kolekcji drugiej. Używam iteratora wstawiającego, back inserter. Wiemy już, że zawsze na koniec będą kolejne wyniki do, doklejane. A teraz właśnie wykorzystuję sobie tutaj funktor predefiniowany Multiplies. Ale ten funktor potrzebuje dwóch argumentów. Wcześniej go tutaj użyłem i nie było problemu. Nie potrzebowałem żadnego bind'a. No ale dlaczego nie potrzebowałem? Bo miałem dwa źródła. Pierwszym były elementy z DQ, a drugim elementy z other. Zatem multiplies mógł sobie świetnie poradzić, bo miał dwa źródła, brał po pierwszym elemencie, mnożył. Kolejny element wymnażał. Trzeci, trzeci i wymnażał. Czwarty z czwartym wymnażał. Tutaj nie mam takiej... Y Powiedzmy drugiego, nie mam tego drugiego źródła, a jednak chciałbym wymnożyć elementy stąd przez coś. I nie chciałbym, by to była jakaś kolekcja, ale na przykład stała wartość. Zatem mówię tak: powiąż ten funktor, normalnie dwuargumentowy by był, w ten sposób, że te pierwsze argumenty wywołania mnoż stale przez 10, czyli do pie pierwszy argument do tego mnożenia, będzie dostarczony ze źródła 1. A ponieważ nie ma źródła 2, drugim będzie nas stałe dziesiątka, czyli wstrzykuję tę dziesiątkę jako drugi argument do tego funktora, i wtedy każdy kolejny stąd będzie po prostu stale mnożony przez 10. I dlatego właśnie, kiedy już sobie to wywołam, to mam 90, 80, 79, razy 10, 8, razy 10 i tak dalej. No to jeszcze raz sobie ten placeholder zobaczmy, tylko troszeczkę niżej. O tutaj. Tym razem algorytm replace if, czyli będziemy coś zastępować w zbiorze pod jakimś tam warunkiem. Wyrzucimy teraz wszystkie elementy z mojej kolekcji, które są pomiędzy 50 i 80. Takie to trochę zawiłe będzie, patrzcie. Wykorzystujemy metodę erase, która potrzebuje argumentów dwóch. Od do, czyli zakresu od którego elementu będę sobie tutaj coś wyrzucał, i do którego. Remove if usuwa elementy. Ale nie zmienia zakresu i remove i zwraca iterator na nowy ostatni element. Zatem erase wszystko to, co remove Jak sobie wcześniejsze lekcje z remove w algorytmach przejrzycie, to będziecie wiedzieć. Remove zwraca iterator nowego końca po usunięciu pewnych elementów. No a erase potrzebuje zakresu od do albo samego pojedynczego elementu. Tu akurat podam zakres. Zatem remove będzie zwracało iterator odkąd zacząć usuwanie. A tu mamy końcówkę, czyli to, co tam do końca zostanie, bo to jest ten nowy koniec i stary koniec. I to, co tam no, usunę. A co sam remove if robi? Remove if pobiera sobie elementy z mojej kolekcji i teraz wiąże uwaga predefiniowany operator logicznego i, czyli coś i coś musi być prawdą i wiąże go z tym, co zwrócą te dwa bindy. A te dwa bindy co znowuż robią? Te znowuż wiążą. Pierwszy bind porównuje, czy coś jest większe lub równe od 50. Przy czym co? Ano to, co w sobie wziąłem z kolekcji. Tutaj placeholders 1 bierze sobie te elementy stąd i wywołuje greater equal, czyli czy jest coś większe równe od 50. Cały czas każdy element do 50 jest porównywany. Drugi bind wiąże mniejsze równe. Znowu elementy z kolekcji, które reprezentuje placeholders 1, wiąże je z 80, ale funktorem predefiniowanym mniejsze równe. W efekcie te dwa bindy. Połączone logicznym i zwrócą cały jeden wielki funktor, który będzie de facto robił coś takiego. Usuń wszystko, co jest mniejsze równe 50, większe równe 50, mniejsze równe 80 i zrób to dla tych wszystkich kolejnych elementów kolekcji. Każdy będzie przefiltrowywany przez taką pobindowaną trochę mechanikę, niby zawiłe, ale wbrew pozorom, bardzo logiczne. W efekcie, no właśnie, w efekcie, jak już to odpalimy, bum i wyświetlimy bach zobaczcie 50 nie 60 niet. i 80 niet. no bo była mniejsza równanie zostało pozostałe tylko elementy ciekawe nie a wszystko dzięki lampdom i wcześniej poznałem troszkę iteratorom no algorytmom Fajny ten język w sumie. Taki, taki strasznie skomplikowany, ale jak już się zaczyna to rozumieć, to kurczę, taka duża moc płynie z tego, duża moc. Tyle na dzisiaj. Już zapraszam do następny odcinek. Jeszcze nie wiem o czym.